Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy dość ciekawe porównanie i to jest pierwszy odcinek z takiego cyklu, który chciałbym zrobić na temat porównania Mavica Mini i Mavica Air. Ostatnio wiele było do mnie takich próśb i wniosków o to, żebym porównał te dwa drony, a to z tego względu, że właśnie cena Mavica Air w wersji refurb, czyli refurb, niektórzy jak mówią, refurbishment, czyli dron, który na przykład wrócił albo został naprawiony na oryginalnych częściach i ma gwarancję, kosztuje w tej chwili 2699. Cena Mavica Mini w tej wersji podstawowej to jest 1799, w wersji Fly More Combo około 2190, mniej więcej to są te wartości, czyli zbliżamy się bardzo mocno już do tej relacji cenowej Mavic Air w wersji podstawowej versus Mavic Mini w wersji Combo, którego wybrać i dzisiaj się tym zajmiemy. Słuchajcie, Mavica Air mam już od dłuższego czasu, mniej więcej 2 lata i to jest dron, który sprawuje mi się naprawdę dobrze. Jestem z niego mega zadowolony, mam do niego osprzęt, jest bardzo praktyczny i spełnia większość moich oczekiwań. Ma też swoje oczywiście tak zwane bóle w tyłku, ja o nich powiem zaraz, natomiast wybrałem parę takich funkcjonalności, które są dla mnie ok. Ja porównam też w następnych odcinkach, jak wygląda sprawa związana z lataniem tymi dwoma dronami, bo już miałem sesję porównawczą, robiłem specjalnie w tych samych warunkach dla Was. Mamy też drona, który będzie stanowił tło, dlatego że potrzebne jest odniesienie w segmencie dronów tańszych, po to, żebyście zobaczyli, które patenty i które rozwiązania są przeniesione właśnie z dronów tańszych. I tutaj Hapsan Zino będzie naszym statystą, który będzie od czasu do czasu stanowił takie wejście w tle. Dla osób, które chcą, są zainteresowane Hapsanem, to też może być ciekawostka i gratka, takie porównanie. W sumie możemy zacząć. Ja wypisałem tych cech około 10, jeżeli chodzi o Mavica Air. Mavic Mini ma tych cech 5, ale to są moje spostrzeżenia. W tym pierwszym odcinku nie będziemy latali, nie będziemy też porównywali super tych parametrów na papierze, typu 4K w 30 klatkach, 2.7K w 30 i tak dalej. Natomiast zrobimy parę rzeczy takich użytecznych. Na bazie tych moich lotów, bo Maviciem Mini już latam od listopada 12 listopada 2019, tak? Czyli to już mamy prawie 3 miesiące. I też długo latałem, tak jak powiedziałem, Maviciem Air. Mam już taką bazę do tego, żeby powiedzieć Wam, który z tych dronów do czego się nadaje i jak go można wykorzystać. Słuchajcie, zacznijmy w takim razie od Mavica Air. Gdzie jest jego przewaga, gdzie jest siła tego drona i co on ma w sobie takiego, co go wyróżnia i co może sprawić, że ta cena 2699 za wersję refurb jest atrakcyjna. A mianowicie już nawet w komplecie, jeżeli go kupicie w wersji podstawowej z jedną baterią, bardzo fajne etui, to jest fantastyczne etui, jest genialne, bo jest małe przede wszystkim, dużo mniejsze niż to z zestawu Combo z Mavica Mini. Można fajnie zmieścić tutaj drona, a jednocześnie ma kieszonkę, gdzie możemy schować kontroler. Dzięki temu mamy bardzo praktyczne rozwiązanie, jesteśmy w stanie zabierać takiego drona ze sobą praktycznie wszędzie, natomiast Mavic Mini, ta wersja Combo ma bardzo duże etui, natomiast wersja podstawowa nie ma wcale etui, więc trzeba znowu zainwestować co najmniej 100 czy 150-200 zł, żeby doposażyć tego drona. Ładowarka, którą mamy w komplecie z Maviciem Air, to jest też bardzo ważna sprawa, dlatego że ona umożliwia nam ładowanie baterii tych, które tutaj mamy, dosyć szybko, a jednocześnie mamy możliwość doładowania też kontrolera z jednym kablem, jedną ładowarką. Z Maviciem Mini jest tak, że faktycznie mamy bardzo dobre wyposażenie w huba i to jest jego siła w wersji Combo. Dostajemy 3 baterie i huba do ładowania, właśnie ładowarkę, więc to jest jego przewaga tutaj w tym już segmencie cenowym. Wyróżniające cechy Mavica Air to na pewno zdjęcia w trybie RAW, to na pewno wideo w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę i bitrate wysoki, bo 100 megabitów na sekundę. Faktycznie bardzo dobry obrazek i bardzo dobrą jakość wideo ma. Jeżeli chodzi o masę obu dronów, ona jest bardzo zbliżona, bo to jest różnica dwóch sneakersów, 430 i 249 gramów, ale jak nosicie ze sobą tego drona, to praktycznie nie jest to wcale tak mocno odczuwalne. Tutaj moim zdaniem lepiej się wyjmuje baterię i jest bardziej funkcjonalne. Tutaj jest trudniej wyciągnąć tą baterię i ją ze sobą nosić. Natomiast jak wyciągniemy baterię, to ten dron waży 150 gramów, czyli faktycznie prawie nic.
Bardzo ważną sprawą, uważam, dla Mavica Air jest możliwość regulacji ISO. Tutaj mamy zakres już od 100 i jesteśmy w stanie utrzymać 100 czy 200 tą wartość czułości. Natomiast w Mavicu Mini nie panujemy zupełnie nad parametrami ekspozycji, oprócz tego, że możemy zablokować ekspozycję i kompensacją regulować. Fajna sprawa to na pewno tryby inteligentne, takie jak Point of Interest, czy na przykład Active Track, czyli mamy tutaj możliwość śledzenia w Mavicu Air. Tego niestety nie ma w Mavicu Mini, nie wiem czy się doczekamy, natomiast to jest dosyć istotne, jeżeli faktycznie zależy nam na fajnych ujęciach, jeżeli jesteśmy sami, robimy sami ujęcia, to te inteligentne tryby pozwolą nam na to, że możemy skupić się na fotografii, jeżeli mamy sprawdzony teren i wiemy, w którym miejscu nagrywamy, że wiemy, że nie ma tam przeszkód, jesteśmy w stanie naprawdę fajne ujęcia osiągnąć, bo tak jakbyśmy mieli drugiego operatora, który za nas steruje samym dronem. W Mavicu Mini nie mamy trybów inteligentnych, mamy natomiast quick shoty, czyli Helix, Circle, Droni i Rocket. To są takie animacje, można powiedzieć, które można wrzucić na social media, ale nie jest to na pewno to, co moglibyśmy co osiągniemy z Mavica Air, bo tutaj jest dużo kapitalnych funkcjonalności, takich jak na przykład Tapfly, Active Track, ale mamy też dodatkowe quickshoty, takie jak Asteroid czy Boomerang. Na pewno bardzo istotne dla początkujących operatorów jest fakt, że tutaj mamy czujniki. Mamy czujniki z przodu, czujniki z tyłu, mamy tak zwany APAS, czyli Advanced Pilot Assistant System. Jesteśmy w stanie dzięki temu dronowi właśnie omijać nawet przeszkody. Nie tylko zatrzymuje się, ale omija przeszkody, więc to jest genialna sprawa. I następna pod kątem bezpieczeństwa, to, że tutaj mamy podwójne IMU i podwójny kompas, czyli ten układ jest tak zwany dual band. Natomiast w Mavicu Mini układ jest pojedynczy. Mamy tutaj też układ, system wentylacji, który praktycznie zapewnia nam w wysokich temperaturach chłodzenie całości. W Mavicu Mini rozwiązano to w ten sposób, że mamy chłodzenie przepływem powietrza i jest też mocny procesor i jest radiator w środku. Natomiast ten układ jest dość prosty i tutaj faktycznie wszystkie układy są pojedyncze, nie ma tutaj nic skomplikowanego, nie ma żadnych sensorów, a oprócz tych dolnych VPS-ów, natomiast nie ma też wentylatora. Bardzo istotną cechą, jeżeli chodzi o eksploatację, jest możliwość przełączenia w FCC, czyli sama aplikacja DJI Go. My porównamy w tym cyklu aplikacje DJI Fly i DJI Go, natomiast w aplikacji DJI Go 4 jesteśmy w stanie przepiąć tego drona, zrobić modyfikacje i przełączyć go w tryb FCC. Dzięki temu mamy zasięg stabilny. To nawet nie chodzi o to, że ten zasięg jest daleki, ale jest bardzo stabilny i w dużych miastach, tam gdzie mamy więcej zakłóceń i faktycznie te interferencje występują, tam Mavic Mini czasami nam nawet po 50 metrach sygnalizuje rozłączenie, utratę sygnału. Natomiast przy przepięciu Mavica Air możemy faktycznie uzyskać bardzo stabilny zasięg i bardzo stabilną kontrolę nad tym dronem. To, co jeszcze mi się bardzo podoba w Mavicu Air, to na pewno panorama. Możliwość też fotografowania w HDR czy w AEB. Jest więcej funkcjonalności fotograficznych. Możemy dużo więcej zrobić z tym dronem. Natomiast w Mavicu Mini możemy liczyć tylko na własne zdolności, czyli wykonać więcej zdjęć i później ręcznie je zrobić. Natomiast tutaj nawet panorama sferyczna w Mavicu Air jest dostępna jako genialna funkcja i myślę, że warto ją wykorzystywać. Ważna sprawa, dostępność profesjonalnych filtrów. Jeżeli chodzi o linię Mavica Air, możemy tutaj faktycznie zakupić filtry nawet takich marek jak Polar Pro. Bardzo dobre filtry, czy polaryzacyjne, czy ND, czy filtry gradientowe są dostępne dla Mavica Air. Natomiast dla Mavica Mini mamy dostępne tylko 4 filtry z tych bardziej profesjonalnych PGY Tech, ale tam jest tylko linia filtrów szarych i ona się kończy, jest ograniczona stosunkowo, no, wąski zakres, 4 tylko modele filtrów mamy dostępne. Słuchajcie, to co jest bardzo upierdliwe, jeżeli chodzi o Mavica Air, to jest hałas. Dźwięk tych śmigieł, ten hałas jest tak upierdliwy, że ludzie dookoła, jak tylko odpalamy tego drona, gdy jest cieplej, to faktycznie zaczynają się buntować, zaczynają na nas niezbyt
fajnie patrzeć niezbyt przychylnym okiem, bo ten dźwięk jest mocno uciążliwy dla ucha. Zatem trzeba pewnie pomyśleć o tym, żeby zainwestować w inne śmigła, na przykład Master Air Screw, które faktycznie mają dużo łagodniejszy dźwięk i taki bardziej przyjazny dźwięk dla ucha. To jest jego jedną z takich największych, moim zdaniem, wad. Kolejną kluczową słabością Mavica Air jest krótki czas lotu. Krótszy dużo od Mavica Mini. Podejrzewam, że to jest około 5-7 minut nawet, czyli to jest dokładnie to, czego nam brakuje, żeby dokończyć ujęcia, żeby tę sesję fajnie poprowadzić do końca. I tutaj trzeba przyznać, że bez drugiej baterii jest ciężko polatać, natomiast bateria kosztuje około 300 zł, więc to jest ta kwota, którą trzeba mieć gdzieś na horyzoncie jako tą dodatkową inwestycję w Mavica Air. Jeżeli chodzi o Mavica Mini, tutaj ten czas lotu jest dłuższy. Wynosi on mniej więcej 25 minut w takich warunkach nawet mniej korzystnych i jak na takiego malucha to jest naprawdę dobry czas lotu i nawet ten zestaw z jedną baterią pod kątem czasu lotu jest, uważam, w porządku. Jeżeli ktoś jest wymagający, bateria kosztuje 199, czyli jest tańsza mniej więcej o 100 zł od baterii Mavica Air. No i cóż, no nie ma się co czarować, że cena, prawda? Cena jest tutaj kluczem, jeżeli chodzi o Mavica Mini, dlatego że nie dość, że sam dron, w tej chwili cena katalogowa to jest 1799 za wersję Basic, ale możemy go już kupić taniej, jeżeli poszukamy na rynku faktycznie w okolicach 1600 zł, na pewno jesteście w stanie kupić tego drona. I tak samo ubezpieczenie DJI Care jest tańsze, bo kosztuje 179 do niego, więc te wydatki plus bateria, te wydatki są stosunkowo mniejsze, postrzegając Mavica Air. Natomiast oczywiście dochodzi nam sprawa związana z case'em. Jeżeli chcecie mieć dodatkowe TUI, no to tutaj warto zainwestować w wyroby z trzecich producentów, niekoniecznie oryginalne od DJI, ale są sprytne case'y w tym stylu, właśnie takie pojedyncze, które można wykorzystać. Inne sprawy, które mogą przemawiać za Maviciem Air, to jest na pewno odporność na uderzenia. On jest wykonany bardziej solidnie. Ten plastik jest dużo grubszy i ramiona są mocniejsze. Widać, że z dużo grubszego plastiku tworzywa i też konstrukcja samego gimbala jest odporna, więc ramiona i gimbal to są te dwa miejsca, te dwie pięty achillesowe, które niestety powodują, że eksploatacja Mavica Mini na dłuższą metę wiąże się z tym, że no trzeba wykupować DJI Care. Jeżeli chodzi o mocowanie tego gimbala, to jest naprawdę bardzo cieniutki plastik i dziwię się, że taka konstrukcja w ogóle przeszła, bo w tym momencie, jeżeli złamiemy, praktycznie taki wysiłek jak zgniecenie fistaszka wystarczy do tego, żeby złamać to mocowanie gimbala, a nie ma części zamiennych. Tutaj od razu musimy wymienić całą jednostkę, czyli gimbal plus kamerę. Jeżeli chodzi o Mavic Air, on mi już parę razy upadł, co prawda na miękkim podłożu, ale nie miałem z nim żadnego problemu, jeżeli chodzi o kolizję, o uszkodzenia. On jest bardzo solidnie wykonany. Oczywiście jak przywalimy bardzo mocno w trybie sportowym, przywalimy o beton, no to wiadomo, że ten dron nam się rozpadnie. Natomiast to, co się dzieje tak mniej więcej w klasycznej eksploatacji, to sondy, te czujniki obstacle avoidance pomagają nam, a jednocześnie sama konstrukcja jest bardziej odporna. No i jeszcze jedna sprawa, o której nie mówiłem, to są osłony śmigieł. Tu w komplecie mamy też osłony śmigieł, czyli jeżeli latamy bardzo blisko przeszkód albo przy gałęziach, innych okolicznościach, to właśnie ta dodatkowa wartość w postaci osłon śmigieł uważam, że jest do rozważenia i jest też czynnikiem, który przemawia za Maviciem Air. Dobra, teraz żeby trochę odejść od tematu i złapać dystansu, pokażę wam Hapsana Zino, które cechy on ma wspólne z jakim dronem. Przede wszystkim on jest wykonany w sposób bardziej solidny, kosztuje mniej więcej 1500 zł, czyli jest tańszy zarówno od Air, jak i od Mavica Mini. Jest bardzo solidny, bardziej przypomina Mavica Pro, natomiast ten segment cenowy jest tańszy, dlatego go pokazuję tutaj. Gimbal jest też trzyosiowy, na zewnątrz ma i zbliżony ma patenty do Mavica Mini właśnie. Zewnątrz karta pamięci tu. Śmigła też są mocowane poprzez wkrętak, czyli nie można ich zdjąć bezpośrednio dłońmi, tak jak jest w Mavicu Air.
Tu w Hubsanie nie mamy żadnych czujników za to. Mavic Air ma tych czujników naprawdę dużo, bo ma dolne, tylne i przednie czujniki. Natomiast Hubsan nie ma żadnych, tylko łączy się poprzez GPS. Natomiast tutaj jak wyjmiemy baterię, faktycznie nic nie widzimy. Nie ma żadnych czujników. I to, co jest też charakterystyczne, że nie mamy tutaj w Hubsanie też żadnej możliwości sprawdzenia stanu baterii. Dopiero kiedy uruchomimy drona, jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeżeli dron nie jest uruchomiony, i wyciągamy go bezpośrednio z opakowania, nie wiemy, czy bateria jest naładowana, czy nie. Więc jeżeli eksploatujemy Hubsana, kluczem jest to, żeby sobie oznakować baterię. Jeżeli macie więcej baterii dla Mavica Mini, sytuacja jest bliźniacza, bo też nie wiemy, która bateria jest naładowana, czy nie. Więc widać, że ten patent został przeniesiony wraz z tymi śmigłami, które są mocowane za pomocą wkrętaków, ale ten patent został przeniesiony właśnie z tańszych dronów. Brak czujników z przodu, jest to bliźniacza sprawa do Hubsana Zino. Też nie mamy czujników ani z przodu, ani z tyłu. Natomiast Mavica Mini wyróżnia fakt i ta konstrukcja, że mamy czujniki na dole. Patrząc na Mavica Mini, na tle właśnie tych dwóch dronów, Mavica Air i Hubsana, to dopiero czuje się, jak cieniutka jest ta warstwa tworzywa. Praktycznie jakbyśmy się uparli, to można rękami tego drona zmiażdżyć, złamać go jak fistaszek. To jest jedyny taki dron, którym latałem o tak bardzo delikatnej konstrukcji. Oczywiście są też mniejsze drony, dużo mniejsze, takie jak na przykład 80-gramowy Telo, ale tutaj mówimy już o dronie, który waży 250 gramów i on faktycznie jest mega delikatny. Jak wyjmiecie baterię, która waży 100 gramów, zostaje nam tylko dron o masie 150 gramów. Natomiast to, co wyróżnia Mini, to fakt, że ta bateria jest dosyć pojemna w stosunku do masy. Jak popatrzymy na Hubsana, to ten czas lotu jest zbliżony do Mavica Air, natomiast Mini ma zdecydowanie najdłuższy czas lotu z tych trzech dronów, więc to jest warte uwagi i tutaj trzeba powiedzieć, że to jest super sprawa i super cecha pod kątem przewagi Mavica Mini. Słuchajcie, czy coś jeszcze mamy, czy nie? Podsumowując, bo to jest bardzo trudne, żeby porównać te drony. To, co powiedziałem, nie ma idealnej odpowiedzi. Dużo zależy od tego, co ty chcesz zrobić. Czy to są tylko weekendowe wypady i strzelanie selfie, czy ambitne ujęcia, na przykład nocne, albo wywoływanie zdjęć w RAW i praca w Lightroomie. Czy to są na przykład hyperlapsy, które ręcznie chcesz złożyć. Więc jest tutaj więcej takich rzeczy i dno jest głębsze. Ja postaram się trochę odkryć to dno. W kolejnych epizodach postaram się też pokazać Wam, bo już nagrałem sesję latania poszczególnych tych dronów. Pokażę Wam, jak wygląda obrazek, jak wyglądają filmy dokładnie w tych samych warunkach, bo robiliśmy to wczoraj. Pokażę Wam też, jak wygląda aplikacja, bo to jest też niebagatelna sprawa. Aplikacja z Mavic Air jest dużo bogatsza, ten DJI Go 4, ta aplikacja jest dużo bogatsza od aplikacji DJI Fly, czy też od Hubsana. Słuchajcie, tych cech jest oczywiście trochę więcej. Ja nie wspomniałem na przykład o tym, że kontroler jest lepszy, ma aluminiowe te drążki, czy ma klawisze funkcyjne. Jest tutaj na pewno więcej tych cech, o których można powiedzieć. Na pewno też nie wymienię wszystkich, bo trudno być alfą i omegą. To, co rzuciło mi się na bazie mojej eksploatacji, przekazuję Wam w tych filmach. Omówimy też w poszczególnych następnych epizodach, jak wygląda porównanie tej aplikacji, jak wyglądają loty. W każdym razie zamierzeniem tej miniserii jest pokazanie Wam tego podwójnego i tych spraw eksploatacyjnych, o których też nie powiedzą Wam w salonie i o których nie przeczytacie na forum, czy nie przeczytacie na stronie katalogowej producenta. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek. W następnych polatamy też trochę i zobaczycie, jak wyglądają obrazki. Będziecie mieli okazję też porównać te możliwości. Uważam, że warto też kolejne epizody obejrzeć. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!